W związku z tym tam kilku rolników, jeden taki dosyć, nie chcę reklamować, żeby kłopotów nie miał, ale zadaje bardzo trudne pytania. Widzimy zmartwione twarze, przerażone, ale nie tym, co się dzieje faktycznie, tylko jak śmie, ktoś naruszać błogi spokój, ten piękny opis rzeczywistości, jak to pan z Nowogrodzkiej mówi, polskiej wersji dobrobytu. Jak wy tego nie kochacie? Ten nasz człowiek, który reprezentuje trochę inne interesy, no ale z boku stojący pan prezydent, my go nazywamy amerykańska paruwa wypełniona izraelską treścią, nawala właśnie dla bogojnego ludu.